20 listopada to Dzień Praw Dziecka, więc jakby tutaj zwiększamy świadomość dzieci na ich prawa. Jest to nasz już drugi marsz. W zeszłym roku również taki zrobiliśmy. W tym roku troszkę z większą pompą. Chcemy uświadamiać dzieci, że mają prawa, mogą z nich korzystać. Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce, tym bardziej nas zmobilizowały do tego, żeby jednak uświadamiać dzieci, żeby im pokazać, że nie może tak być, że się z tym nie zgadzamy, a kolor niebieski to jest takie, że się solidaryzujemy i wspieramy dzieci, które te prawa są łamane. Prawo do zabawy. Do odmowy. Na przykład jak ktoś nas namawia do czegoś głupiego, to możemy odmówić. Mamy jeszcze prawo do zabawy, do wychowywania się w bezpiecznej atmosferze i do posiadania rodziny. I mamy prawo do miłości. A kogo kochasz? Mojego brata. To jest bardzo budujące, bo faktycznie w tej rozmowie takiej króciutkiej, którą tutaj prowadziliśmy, można było wyłapać takie zdania, które wskazują na to, że dzieci ze swoimi przedszkolankami, z paniami, które prowadzą zajęcia w przedszkolach, na ten temat rozmawiają. Ja przytoczę taki jeden tutaj przykład, jak jeden chłopczyk powiedział, że dziecko ma prawo do odmowy. I myślę sobie, że gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie ocenić, co to znaczy ta odmowa, to na samym początku rodzą się takie negatywne skojarzenia. Natomiast to jest myśl, myślę sobie, która w jaki sposób nawiązuje w ogóle do praw dziecka, na przykład do prawa do tego, że dziecko powinno być chronione przed przemocą i przed wykorzystaniem. Dziecko nie ma obowiązku robić wszystkiego, co dorosły mu powie, a nasza jakby odpowiedzialność polega na tym, żebyśmy dziecko edukowali pod tym względem, co jest dla niego dobre, a co jest dla niego złe. Nie byłoby w ogóle nas tutaj też, gdyby nie Polska. W 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło konwencję o prawach dziecka, ale to musiało być jakoś zapoczątkowane i to właśnie Polska zawnioskowała do ONZ-u, żeby stworzyć taki dokument, w którym prawa dziecka będą jakoś zebrane razem, połączone, dokument, który będzie się zajmował tylko tym. Jest to data, okazja do tego, żeby nam przypomnieć, jakie są prawa dziecka. Na świecie, w wielu krajach jest to obchodzone po prostu jako Dzień Dziecka. No ale wiemy, że w Polsce Dzień Dziecka przypada 1 czerwca, 20 listopada trochę słabo, żeby pójść na lody i watę cukrową, bo pogoda u nas różna. Dlatego świętujemy, ale z poważnym przesłaniem. Tego dnia, 20 listopada, chcemy przypominać o tym, że prawa dziecka są spisane, są dokumentem, ale to nie może być martwy dokument. Takim symbolem tego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka jest podświetlanie budynków na niebiesko. Jest między innymi Empire State Building, jest Opera w Sydney, jest Brama Brandenburska, ale jest też ulica Krakowska. I to nie jest jedyny przejaw świętowania. W bardzo wielu szkołach, przedszkolach, tutaj właśnie w Opolu, dzieci świętują w różny sposób, mówią o prawach dziecka, pokazują, jak to jest dla nich ważne i przede wszystkim przypominają dorosłym, hej, macie obowiązek przestrzegać naszych praw. W naszej szkole co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Uczymy się wtedy o prawach dziecka. Wiemy, że mamy prawo na przykład do wychowania w rodzinie, do swobody myśli, jak i również do nauki. Wiemy też, że prawa dziecka nie są wszędzie przestrzegane, ale staramy się temu zaradzić, biorąc czynny udział w zbiórce charytatywnej na rzecz dzieci w potrzebie. U nas w szkole myślę, że wszyscy nauczyciele i uczniowie też pilnują, żeby takie osoby, które potrzebują pomocy, na przykład były jak najlepiej traktowane. No, myślę, że nauczyciele pilnują, żeby prawa były przestrzegane, żeby nikomu się krzywda nie działa. Najważniejsze dla mnie jest prawo do posiadania własnej tożsamości, ponieważ wtedy jakby wiemy, kim jesteśmy, możemy o tym mówić i wtedy też możemy pilnować, żeby nasze prawa były przestrzegane. Corocznie organizujemy Dzień Praw Dziecka, a właściwie nie jest to jeden dzień, tylko jest to zawsze kilka dni, ponieważ w ramach tych dni odbywają się różne inicjatywy. Są to konkursy plastyczne, kiedy dzieci ilustrują, jaki świat chciałyby wokół siebie widzieć. Są to właśnie takie zbiórki charytatywne na rzecz określonego kraju i dzieci w nim żyjących. Wraz z
prawami dziecka nierozłączne związane są też obowiązki i odpowiedzialność. Dzieci wymieniają jako ważne prawo, prawo do posiadania własnego zdania, ale to prawo do posiadania własnego zdania wiąże się z odpowiedzialnością za słowo. I tego też dzieci uczymy, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się niewola drugiego człowieka, że słowo może ranić. Więc odpowiedzialnie, respektując prawa dziecka, trzeba też dzieciom pokazać, że te prawa wiążą się właśnie z pewnymi obowiązkami, które trzeba traktować poważnie. Nasi uczniowie to wiedzą. Dzisiejszy quiz, lekcja otwarta, która została przeprowadzona w naszej szkole, pokazują, że dzieci wiedzą wiele, ale chcą też swoją wiedzę pogłębiać, doskonalić, a przede wszystkim chcą służyć innym, tak jak organizacja UNICEF.